Dlaczego ciągle musisz się zmuszać do ćwiczeń? Dlaczego często szukasz wymówki, żeby po prostu nie iść na ten trening? Być może dlatego, że coś robisz źle, ale co możesz robić źle? Może po prostu ćwiczysz za rzadko i nie widzisz efektów. Może ćwiczysz za często, za ciężko, jesteś przemęczony i również efekty są słabe. A może po prostu to nie jest sport dla ciebie. Ale załóżmy, że twój trening jest rozpisany luks, jesteś zregenerowany, masz nawet super efekty, ale dalej ci to nie kręci i dalej musisz się zmuszać. Co w takiej sytuacji? Odpuścić, przestać ćwiczyć? No właśnie nie. Wtedy musisz znaleźć swój ulubiony sport. Swoją taką zajawkę, którą będziesz po prostu uprawiać z chęcią. Musisz po prostu dostosować sport do siebie, a nie siebie do sportu. I to wam właśnie chciałem przekazać, że nikt wam nie każe chodzić na siłownię, nikt wam nie każe biegać. Jest tyle różnych ciekawych sportów. Możecie skakać, jeździć na rowerze, na rolkach, pływać. Możecie iść na drążki i uprawiać kalistenikę z ciężarem własnego ciała. Jest naprawdę dużo sportów, które możecie sobie wybrać. Oczywiście ćwiczyć warto, ćwiczyć powinien każdy. Każdy powinien mieć jakiś tam ulubiony swój sport. Bo jak wiadomo, ćwiczenia nie wpływają tylko na sylwetkę, ale i również na zdrowie, na sprawność i przede wszystkim na lepsze życie, na każdą sferę naszego życia. Pamiętajcie też, żeby dać sobie czas. Dajcie sobie miesiąc, dwa, trzy, uprawiajcie jakiś sport i zobaczcie, może akurat wam się to spodoba. Ja osobiście znam bardzo dużo osób, które na początku na przykład stroniły od treningu siłowego, a dzisiaj nie wyobrażają sobie dnia bez tego treningu. Więc dajcie sobie czas i szukajcie swojej zajawki. Pozdro mordeczki. A i jak macie jakieś pytanka, w którym mogę wam pomóc, to zostawcie je w komentarzu.